proszę nie uderzać w środek, najlepiej pod koniec. To może być, powiedzmy, fotel, jeżeli jest wolny. Taka twarda część, ewentualnie wyciągnięta, naprężona dłoń. Proszę, grają rurki żółte. I jednak uderzcie. Przyspieszmy, zobaczymy, czy Państwo czują. Siedzimy sobie przy stoliczku w dawnym kinie Światowid w Nowej Hucie, obecnie siedzibie Muzeum PRL-u. I to, co stoi na tym stoliczku i jest za nami, to są pamiątki po tej pięknej epoce. Szampon Jamajka, perfumy Być Może, eleganckie mydełka. Przy czym należy zaznaczyć, że biorąc te towary na tym stoliku, to czasami było wszystko, co praktycznie było do dostania. I jeżeli ktoś miał jakieś ulubione mydełko, czy już nie mówię o wyborze właśnie lakieru do paznokci, to zdarzało się, że stało się w długich kolejkach, w kolejkach nawet do kiosków, co też jest troszeczkę dla nas niewyobrażalne. Pamiętajmy, że wtedy ludzie byli niezwykle kreatywni i te przedmioty służyły także innym celom. Nie, na przykład tutaj mamy przyrząd do golenia ówczesny, no dziś mamy jednorazówki. Wtedy kupowało się osobno takie właśnie ładne żyletki, które w pracy, jak nie było gumki, służyły do wycierania błędów. Na przykład w biurach projektowych, skalki technicznej właśnie wycierano takimi eleganckimi żyletkami. Był jeden przedmiot, który budził zawiść, był obiektem marzeń i pragnień. Zwykły przedmiot w postaci tej skromnej rolki szarego, zwykłego papieru toaletowego. Przypominającego w dotyku papier ścierny na dodatek. Rzeczywiście w socjalizmie z jakichś powodów nie potrafiono produkować papieru toaletowego. Wymieniano go czasami za makulaturę. Przynosiło się odpowiednią ilość makulatury i dostawało się jedną rolkę.
Można go też było kupić, ale trzeba było wyczuć okazję, dostać cynk, stanąć w długiej kolejce, ale jak się już zdobyło i to na przykład wiele rolek, to potem... Mieliśmy przodowników pracy socjalistycznej z szarfami w postaci właśnie takiego tutaj, takiej szarfy. Tak, i najlepszy makijaż, najlepsze ciuchy, no nie robiły takiego wrażenia, jak kobieta idąca pani, właśnie pani, z takimi... Gdzie dają? I stado ludzi pędzi, żeby zdobyć te 10 czy 20 rolek, bo więcej nie sprzedawano. Pralka Frania. Przedmiot marzeń, westchnień po epoce Bali, Tarek i Kijanek. I to była pralka z wyżymaczką. Ponieważ ona nie odwirowywała, żebyśmy tu... Odwrotną stronę. O, i cudnie, pięknie. I pan suchutkie pranie wyciąga, panie Maćku. To pranie było oczywiście wspomagane przez ówczesne proszki, produkt polskiej chemii. Firmy Polena. Proszki, które miały taki skład, że pierwsi polscy narkomani po prostu sypali je na patelnię, podgrzewali, wąchali i odlot był natychmiastowy.